Dzień dobry Państwu, witajcie w kolejnym filmie. Płynę dziś, płynę i pomyślałam, że zrobię film pielęgnacyjny. Jest weekend, gdy to nagrywam i stwierdziłam, że chcę sobie zrobić maseczkę. Jestem przed okresem, więc moja cera troszkę tam szaleje, troszkę jak na te. To co było kiedyś, to wiecie, to jest nic, jakieś tam drobne zaczerwienienia, ale jest taka trochę przetłuszczona, jest taka bardziej kapryśna, trzeba ją wygładzić. Mam gdzieniegdzie jakieś skórki, przynoszę. W ogóle przed okresem zauważyłam, jak ta skóra staje się taka reaktywna, to wtedy mam taki bardziej zaczerwieniony nos, te naczynka są bardziej zaczerwienione, nie wiem czy też tak macie, także moja skóra przed, jak widzicie, tak wygląda. Nie mam jakichś tam dużych zanieczyszczeń, ale chcę sobie podziałać, więc pomyślałam, że wrócimy z testami maseczek. Buzię umyłam, nic nie mam nałożone na twarz i przetestuję dzisiaj tę maseczkę z Sephory. Droga, ponad 100 kosztuje, więc stwierdziłam, że przetestujemy, zobaczymy i dajcie mi od razu znać w komentarzach, czy wolicie testy drogich maseczek, czy tanich. Ostatnio nagrałam test z Action, tutaj możecie sobie zobaczyć, wrócić do tego filmu i porównać, jak wypadły maseczki z Action za grosze. No i jeżeli lubicie filmy maseczkowe, jeżeli lubicie ze mną robić pielęgnację, zostawcie kciuki do góry, zostawcie mi serduszko w komentarzu, zostawcie mi subskrypcję, będzie mi bardzo miło, wtedy nie ominiecie żadnych filmów. No i co ta maska robi? Podobno oni mają normalną wersję tej maski, w sensie nie taką musową, a ta jest musia. I ona tutaj zawiera Jeju. Jeju to jest chyba wyspa w Korei Południowej, prawda? Tam wszyscy Koreańczycy jeżdżą na wakacje. Jeju, Volcanic Clusters and Spheres, czyli ma kawałki pyłu wulkanicznego, nazwijmy to tak, no, który pozwala usunąć olej i oczyścić pory. No i tam te są patentowane. Używać 1-2 razy w tygodniu, nałożyć na suchą skórę na 10-15 minut, zmyć letnią wodą i tyle. No i słuchajcie, podobno jest bardzo dobry skład tego preparatu. Także tak wygląda maska w piance. Maska w piance, zobaczymy. Przy okazji chciałabym też zrobić brwi. Kupiłam sobie nowe opakowanie tego do barwienia z Isany. Powiem wam, że po kilku użyciach, no po kilkudziesięciu użyciach już nie jest tak intensywna ta henna, więc kupiłam świeżą. Pestania jest brązowa, także będę zaraz robić też brwi, bo takie są jakieś niewyraźne, dziwne. Także tak, kochani, robimy najpierw sobie tą maskę, ja tu wstrząsam, nie wiem, tak czuję taki ciężar w tym opakowaniu. O, tutaj mamy taką zatyczkę na końcu, widzicie, odtykam. No i zobaczymy, jak to będzie wychodzi. Taki, zobaczcie, musik. U, rzadkie to jest. Taki musik. I ominę sobie okolice brwi, żeby nałożyć właśnie tą hennę. Chcę się skupić przede wszystkim oczywiście na nosie, na strefie T, wiadomo jak to w przypadku maseczek oczyszczających. No i nakładam też tutaj pod brodę, tutaj gdzie mam jakieś tam często te skórniki. I tu wokół ust, żeby trochę zmatowić tą okolicę. Wiecie co, najbardziej nie lubię latem, jak jest tak gorąco, jak mi się poci okolica ust. To jest tak okropne, nienawidzę tego. Dobra, i tutaj w okolicy nosa też dobrze. I lecę tutaj, o tak, przez środek brwi, ale zostawiam miejsce. Powiem wam, że tutaj mam sporo na tym pędzlu. Trochę w sumie nałożyłam i wystarczyło mi na całą twarz. Także luzik. O. No i nakładam tutaj wokół. O. Okej. Okay. Tak to wygląda. Potrzymam sobie chwilę. Zdecydowanie wolę nakładać właśnie pędzelkiem niż palcami. Później trzeba myć co chwilę ręce i zatykam, żeby było na później. No i ogólnie z tej marki Innisfree za dużo nie używam, więc jak macie jakieś kosmetyki godne polecenia, ta marka jest dostępna w Sephorze, to dajcie znać. Trochę wody. Fajnie chłodzi skórę. Teraz olejek do ust z Belle. Ten Nani Lip Oil. Jakieś on sucha. Ogólnie jest tak, wiecie, nieprzyjemnie sucho przez tą pogodę. Okej. Okay. No i teraz ta henna. Zobaczmy jak ta henna. Otwieram razem z tym opakowanie. To jest ta by Isana z Rossmanowska. I tutaj mamy takie opakowanie. I w skład opakowania wchodzi płyn, wchodzi żel i wchodzą tu jakieś patyczki, aplikator. I mamy tu kroki. I mamy też oczywiście podkładki pod rzęsy, bo ona jest stosowana do rzęs. Ja będę używać do brwi. Lash Color. I tutaj mamy krok drugi. Czy ja to robiłam odwrotnie? Nie mówcie, że ja to robiłam odwrotnie. Ja to robiłam odwrotnie ostatnio. Brawo ja. I nikt z was mi nie napisał, że odwrotne kroki. No ewidentnie jest to napisane krok drugi. No butelca. Ja nakładałam najpierw to, a później tamto. Tak czy siak się zmieszało na twarzy. Dobra. Przeczytam jeszcze raz na spokojnie. Ja nie wiem, jak ja tego nie ogarnęłam. Pierwsza rzecz. Żel koloryzujący. Stópki równomiernie rozprowadź na dołączonej szczoteczce do rzęs. Żel. Dalej. Nałożyć dostateczną ilość na brwi rzęs, aby były dobrze nawilżone. Pozostawić na 2 minuty. Aby obie strony były jednakowe, ważne jest, aby czas oddziaływania był taki sam. Suchym wacikiem usuń nadmiar żelu. Dobra, 2 minuty. Użyj patyczka, aby pobrać z buteleczki wystarczającą ilość żelu aktywującego. Krok drugi. Nałóż go równomiernie na brwi rzęsy. Nadmiar żelu aktywującego po 2 minutach usunąć ostrożnie za pomocą wilgotnego patyczka. Okej, okay, to jest ten aktywujący, jest ten.
nakładam go później. Dobra, czyli to jest w ogóle chyba to inne niż to, tak, to jest inne niż to, co ostatnio używam. To jest nowa receptura, ulepszona aplikacja. Czyli tam to inaczej się nakładało na pewno, bo pierwsze widzę i słyszę, żeby coś takiego robić. Tam było tak, że się nakładało, jestem przekonana, najpierw to, później to i trzeba było od razu to zmyć, nie na żadne 2 minuty. Tutaj od razu zmywaliśmy i od razu był efekt. No dobra, będę sobie tutaj odmierzać, słuchajcie. Będę włączać timer w takim razie. Minutnik. Dobra, 2 minutki będzie. 2 minutki i najpierw tak. Najpierw kazali nałożyć z tego na brwi wystarczającą ilość, która zabarwi. Więc co zrobię? Wezmę sobie pędzelek taki. I tak. Zobaczcie, jak to wyłazi. Chyba nie wezmę sobie takiego pędzelka. Chyba jednak wezmę sobie to. O, zobaczcie. Taki żelek. To inaczej wyglądało. Tam to było zupełnie przezroczyste, więc tutaj mamy inny w ogóle produkt. Nakładam trochę tu. Nakładam trochę tu. Nakładam na brwi i to będziemy zostawiać na 2 minuty, czyli zobaczcie, w momencie, kiedy ja wam nagrywałam tamten odcinek, nie wiem, tam chyba zimą jakoś, to zdążyli zmienić recepturę. No, zdążyli zmienić recepturę, zupełnie inny produkt zrobili w tym czasie. Może ludzie się nie łapali, może nie umieli tego zrobić, nie wiem, może mieli problemy, nie mam pojęcia. No nie było to proste w każdym razie, tamta metoda. Nałożyłam na włoski, włączam stoper, start, 2 minuty i teraz jeszcze, w międzyczasie tak zwanym, wezmę sobie ten pędzel. Dołożę sobie gdzieniegdzie, wyrzeźbię sobie jakby tą brew, o tak. Wyrzeźbię sobie tą brew, żeby jeszcze tutaj między włoskami mi złapało. Zobaczymy efekt po, czy to w ogóle złapie. Czyli tamto była błyskawiczna, że od razu ją zmywaliśmy, bez trzymania, a tutaj musimy chwilkę potrzymać. Maseczka mi już zastyga, jak widać. Jeszcze chwilę ją potrzymam. Okej, okay. To mamy zrobione, tą część. Tamto już wyrzuciłam, szkoda, bo bym sobie porównała opakowania. Niech posiedzi jeszcze chwilę. W tak zwanym międzyczasie spryskam sobie twarz tonikiem algowym z Essensum Mare, bo już zastygłam. Więc chwilę jeszcze będę mogła w tym posiedzieć. No i dobra, jeszcze chwila. Jest, stop. Mamy 2 minutki. Użyj patyczka, aby pobrać z buteleczki wystarczającą ilość żelu aktywującego. Krok drugi, nałóż go równomiernie na brwi rzęsy. Nadmiar żelu aktywującego po 2 minutach usunąć ostrożnie za pomocą wilgotnego patyczka. Proces koloryzacji kończy się dopiero po całkowitym wyschnięciu włosków. Do tego czasu należy unikać czesania, pocierania włosków, aby nie uszkodzić świeżego koloru. Dobra, to ma się nam wchłonąć? Czy ja mam teraz ten nadmiar zdjąć? Aha, tak, usunąć teraz nadmiar mam. Czyli mam tutaj usunąć suchym wacikiem to, co mi tutaj odstaje ze skóry. Trochę tego jest. Dobra, usuwam nadmiar. I teraz suchym wacikiem pobrać z tej buteleczki odpowiednią ilość żelu i nałożyć, żeby aktywować. I znowu mamy 2 minuty. Czyli wow, i to jest, słuchajcie, bardzo żelowe. Tamto było płynne. Mówię, coś mi się nie zgadzało z tym, co było wtedy, także teraz już wiem. Aha, i widzę, że teraz się już kolor zabarwia. Faktycznie. Już się barwi, słuchajcie. Już się barwi ta brew, jedna i druga. Tylko nie rozumiem tej kwestii, że nie mogę teraz tego usunąć, że to ma wyschnąć, a nie mogę tego później usunąć? Dlaczego mam nie móc przemyć tych brwi? Takie dziwne trochę. Dziwne, nie? Nie wiem, jak to będzie wyglądało, zobaczymy. I znowu, a! Minutnik. Czekajcie. Trochę nie rozpoznaje mnie mój telefon. Dobra, lecimy. Zobaczymy. Udoskonalona receptura. W międzyczasie wam mogę staniki pokazać, jeżeli będziecie chcieć. A jak nie chcecie, to przewincie. Zamówiłam sobie z Zalando stanik, który mam. W ogóle na Bontrixie zniknął, bo mi pisaliście o stanik bez ramionczek w wakacje. I pisałam stanik Multiway. Zawsze go zamawiałam. A tu się okazuje, że już go nie ma na Bonfrixie. Jak będzie, to wam dam znać. I zamówiłam sobie, słuchajcie, z Wonderbra. Radka go też poleca. I ja ten Wonderbra mam, ale jest trochę przyciasny, wiecie? Bo jak zamawiałam, się zerwałam metki w ogóle i nie doczytałam, że trzeba zamówić o rozmiar większy. Nie o miseczkę, tylko o rozmiar. Bo ja noszę 80E, mam taki rozmiar, a tutaj musiałam zamówić 85E. No i ten właśnie 80E mi się wrzynał. I pamiętajcie o tym, jak będziecie zamawiać Wonderbra, ten właśnie bez ramionczek, żeby zamówić rozmiar większy. On się wydaje ogromny, te miski się wydają ogromne, ale to, ta część idzie jeszcze pod biust. To nie jest tak, że to jest cała miska, tylko zobaczycie tu w środku, jak to jest wszystko wyrzeźbione, że tutaj jeszcze to jest pod biustem, ten kawał. Tutaj nam lekki push-up robi i tutaj te silikonowe wstawki, tutaj jest naprawdę tak tempo, sprawiają też pod biustem, że świetnie się trzyma i pięknie utrzymuje biust. I właśnie zamówiłam sobie czarny i zamówiłam też beżowy. I nie było ich na stronie. Oczywiście jak potrzebowałam, to nie miałam do sukienki. Nie było ich na stronie, więc zapisałam się na listę i po 2 dniach było, więc warto to robić. No i dałam około 200 zł za jeden, 180 coś takiego. Czyli to jest tak 85E i mówię, zamawiajcie większą miseczkę, większą, przepraszam, większy obwód.
No i on świetnie tutaj biust trzyma właśnie przy takich kreacjach bez ramionczek. Także Wonder Bra, polecam bardzo. Jak wróci już, słuchajcie, na stronę Bonprix, to wtedy dam wam znać. Nie wiem, jak mam tutaj to zostawić, bo to się nie wchłonęło, to trzeba było... Nie rozumiem tego konceptu, więc ja to normalnie zmywam, bo ja nie wiem, jakbym miała to zostawić. Zmywam to normalnie z brwi. Bo tutaj mam mnóstwo tego żelu, może powinnam była tego mniej nałożyć, nie wiem, ale no nie wyobrażam sobie zostawić tą farbkę na brwiach teraz i tak łazić, tutaj trzeba to zmyć, no nie widzę tego inaczej, ale zabarwiły się, widzę. Zaraz pójdę też zmyć maseczkę, zobaczymy sobie, jak wygląda, i dokończę pielęgnację, natomiast chcę tutaj jeszcze zmyć to, co tutaj, a już nie ma koloru, czyli to już, to co tutaj jest, to już jest. Okej, prawie nic nie zostaje na chusteczce, zabarwiło i to jest brąz kolor jak coś. Spoczko, złapało. Wiem, że teraz się wydają bardzo ciemne. To co, idę zmyć maseczkę i do was wracam. Tadam! I jestem z powrotem i powiem wam, że buzia jest bardzo miękka, taka zmatowiona wręcz, ale nie jest ściągnięta, co mi się podoba. Zmywanie było przeciętne, no wiadomo, jak to zaschnięta maseczka. Nie było jakoś bardzo łatwo, ale zobaczcie, buzia nie jest zaczerwieniona przede wszystkim, bo często właśnie tego typu maski powodują mocne zaczerwienienie. Używam teraz La Mer tego Treatment Lotion, od nich dostałam. Świetny jest, mam już drugie opakowanie. Jak będziecie chcieli coś z La Mera sobie spróbować, sobie zaszaleć, to polecam, bo to jest super takie serum, połączenie serum i toniku, leciutkie, pachnie jak kosmetyki La Mer, także to, niech się wchłonie, więc maska bardzo pozytywne wrażenia na mnie wywarła, bardzo fajna. No i tutaj zestaw do brwi również zadziałał, uważam, że złapało, więc zakręcam wszystko dobrze, wkładam tu na miejsce i chowam instrukcję, żeby się nie pomylić następnym razem. Czytajcie instrukcję, bo widzicie, ja nagrywam film, a parę miesięcy później pojawia się nowa wersja produktu i zupełnie inaczej się go nakłada, zupełnie inaczej, zupełnie nowa konsystencja. Tamten płyn do brwi nawet tak delikatnie śmierdział, po prostu nie był to przyjemny zapach. Także tutaj zupełnie inaczej. Nakładam również krem z La Mer. Dzisiaj będzie drogo, chociaż ostatnio używam samych polskich i tanich kosmetyków, to dzisiaj akurat pod ręką ten żelowy krem de La Mer. W żelu, cooling gel, właśnie na taką pogodę jak dzisiaj idealnie. I wezmę sobie, słuchajcie, jeszcze trochę przeczeszę brwi. Spoko to złapało i troszeczkę zabarwiło skórę. Kolor jest ciemny, no jest taki ciemny brąz. Ciemniejszy niż moje włosy nawet, ale wiadomo, to się za jakiś czas tam zmyje, ale łatwiej się maluje takie brwi krócej przede wszystkim, kiedy włoski są zabarwione, można stosować żele barwiące, wiecie, żeby trochę rozjaśnić. Uważam, że spoko. No wiecie, ja często używam metody na mydełko, więc to też dla mnie będzie ok. No, także pod oko trochę. To tyle na dzisiaj, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Przetestowałam tą maseczkę, bardzo fajna maseczka. Co mnie zaskoczyło, że użyłam tak mało na jedną porcję, więc tutaj mimo wszystko się trochę bardziej opłaca, niż jakbyśmy taką, wiecie, kulę pianki wydobywali. Tutaj naprawdę tego nie było dużo, więc spoko maseczka, spoko nowa henna do brwi i mam nadzieję, że nowy film pielęgnacyjny wam się podobał. Coś takiego, wiecie, chillowego. Dzisiaj nie było makijażu, także bardzo was przepraszam, ale jest po prostu za gorąco. Mam nadzieję, że mimo wszystko miło ze mną spędziliście czas. Jeżeli tak, zostawcie kciuki do góry. Widzimy się w kolejnym. Cześć, kochani!